łaska, zapiszcie sobie za cenę krwi. Musimy ten. Dlaczego ja chcę, żebyście tak głęboko zrozumieli temat łaski? To będzie coś, co będzie was niosło całe życie. Całe życie. Na tym wiarę zbudujemy. Rozumiecie? My na tym zbudujemy wiarę. Jak tylko dasz sobie to zrobić, tak? To wytworzę w tobie takie coś, że będziesz stał na deszczu i będziesz krzyczał, że jesteś suchy. Tylko daj sobie to zrobić. Daj sobie to zrobić. Zachariasz, Księga Zachariasza, 9:8-17. Zachariasz, 9:8-17. I stanę obozem, jako straż dla mego domu, przeciwko chodzącym tamtędy i nie będzie napadał na nich ciemiężca. Teraz bowiem widziałem jego niedolę. Wesel się bardzo, córko syjońska. Wykrzykuj, córko jeruzalemska. Oto twój król przychodzi do ciebie. Sprawiedliwy on jest zwycięski, łagodny i jedzie na ośle. Na oślęciu, źrebięciu oślicy. I zniszczy wozy wojenne z Efraima i rumaki z Jeruzalemu. A łuki wojenne będą połamane. I ogłosi pokój narodom. A jego władza będzie od morza do morza i od Eufratu aż do krańce, po krańce ziemi. Nadto za cenę krwi twojego przymierza wypuszczę na wolność twoich więźniów z cysterny bez wody. Wróćcie do twierdzy, wy więźniowie, którzy jeszcze macie nadzieję. Nadto dziś ogłaszam, w dwójnasób ci oddam. Albowiem łuk mój jest napięty o Judo. Nałożyłem nań strzałę o Efraimie. Pobudziłem twoich synów w Syjonie przeciwko twoim synom i synom Jawana i uczynię z ciebie miecz bohaterstwa. Pan ukaże się nad nimi. Jego strzała wyleci jak błyskawica. Wszechmogący Pan zatrąbi na rogu i nadciągnie w huraganach południa. Pan zastępów będzie ich osłaniał. Zwyciężą i podepczą procarzy, będą pić ich krew jak wino i będą jej pełni jak czasza ofiarna, jak narożniki ołtarza. W owym dniu da im Pan ich Bóg zwycięstwo, będzie pas swój lud jak trzodem, do prawdy, jak klejnoty diademu będą błyszczeć nad jego krajem. O jak dobrze będzie i jak pięknie, zaiste zbożu da wzrost i winu. Młodzieńcom i dziewicom. Chciałem, żebyście myśleli o tych fragmentach, bo to jest opis tego, co się stało w wyniku śmierci i zmartwychwstania Jezusa. Cały Stary Testament jest przepełniony mesjańskimi informacjami, tylko trzeba umieć je wyłuskać. Rozumiecie? Trzeba umieć wyłuskać, dlatego tak jak was uczyłem wczoraj, Stare Przymierze czytamy przez pryzmat Nowego Przymierza, tylko wtedy ono ma dla nas sens. Stary Testament czytamy przez lupę Nowego Testamentu. 8. werset. Stanę obozem jako straż przeciwko chodzącym tamtędy. Zobacz, co to jest. Wyzwolenie od obcych. Wyzwolenie od szatana. Wyzwolenie. Nikt nie napadnie odrodzonego ducha. Nikt nie może napaść twojego wewnętrznego człowieka. Łaska jest za cenę krwi. Krew została przelana. Jesteś absolutnie zabezpieczony. Nikt nie może dotknąć twojego wewnętrznego człowieka. Nikt i nic. Dlaczego to zrobił? Zrobił to z litości, bo widział twoją niedolę. 8. werset to pokazuje. On widział twoją niedolę. Czy to nie jest miłość? To jest właśnie miłość. To jest w Chrystusie Jezusie. 9. werset. Radość z tego, że Bóg jest.
Jaki? Sprawiedliwy, zwycięski, łagodny. Ja często się śmieję, bo wielu ludzi myśli, że opisy Boga jako łagodnego Boga, dzisiaj nawet z Agatą o tym rozmawialiśmy, bo tam troszkę jest czystek u nas w kościele robionych w Warszawie i między innymi te czystki dotyczą ludzi, którzy mają takie troszkę wykrzywione pojęcie związane z łagodnością. Dla ludzi łagodny Bóg to jest łagodna dusza. To jest w ogóle coś takiego, że ludzie myślą, że łagodność to jest taka delikatność wypowiedzi, taka stosowność. Rozumiecie? Takie troszeczkę bezpłciowe przekazywanie ważnych informacji, żeby przypadkiem nie urazić czyichś uczuć. Tylko ja tutaj na przykład czytam takie rzeczy, że idzie łagodny Pan, prawda? I niszczy mieczem przeciwników Izraela. Ja jestem ciekawy, jak to można połączyć w tej formule rozumienia. Co to jest ten łagodny Pan, który idzie? Bo przepraszam, ale moja wyobraźnia troszeczkę nie sięga tutaj. Bo jakby próbujemy połączyć te dwa elementy, to troszkę gdzieś mi to ucieka, nie wiem jak wam. Że ten Zachariaszu, łagodny Pan, który przychodzi i on w ogóle mieczem swojej sprawiedliwości ścinałby w ogóle wrogów Izraela. Ja nie wiem, co to jest za łagodność. I jeśli to miałaby być łagodność duszy, no to nie mamy do czynienia z łagodną duszą, tak? Tylko mamy do czynienia z Rambą. Z jakimś Rambo, który wjeżdża po prostu we wrogów Izraela jak Microsoft na rynek. Rozumiesz, o co chodzi? I ja widzę, że on ich tnie łeb po łbie, wyzwalając, tak, swój naród. Wiecie, łagodność to jest coś innego, tak? Łagodność, tak, to jest pewnego rodzaju wewnętrzny ład. To jest miejsce pozbawione złości, to jest miejsce pozbawione pewnego rodzaju pretensji do kogoś. To jest łagodność. Ktoś łagodnego ducha to nie jest ktoś, kto jest, wiesz, to nie. Rozumiesz? Absolutnie nie. To jest łagodne. Bo ja ciekawy jestem, jak ten Jezus był łagodny, jak on wziął bata i zlał tam wszystkich człowieków, jak on to łagodności zrobił, tam człowiekiem ławki powywalał, człowieku kopał to wszystko, człowieku walił, lał ich batem. Ja nie wiem, czy to było, co to było. To w ogóle to nie, to, czyli te zachowanie, to jest jakie zachowanie? Agresywne, amen? To jest agresywne zachowanie, Jezus był agresywny tam w tej świątyni. Agresywny, zgadza się? Jak policjant, który bierze pałę i leje jakiegoś bandziora. No leje bandziora. Jest taki, kiedyś był taki program, w ogóle oglądałem, o takim policjancie w Stanach, zbawiony policjancie, baptyście, w ogóle nie, który w ogóle patroluje ulicę, bo on to lubi. I oni tam, nieraz on opowiadał się, mogłem nie patrolować tę ulicę, ale ja lubię tę ulicę patrolować, nie? Taki kawał chłopa, murzyn, i on nie patroluje tę ulicę, jemu tam, jego tam pytali, ale to... To ta pytanie, czy on się nie boją? Nie, no nie boję się, bo jest Jezusem, jestem, w ogóle nie boję się, no nie? W ogóle wiesz, i wiesz, i on fajny, bo on na przykład goni jakiegoś bandytę i on go leje pałą, no nie, leje w ogóle, a potem ewangelizuje. Ja mówię, w ogóle nawróć się, mówi, chłopie, ty w ogóle masz pojęcie, Jezus umarł za twoje grzechy, w ogóle wiesz, i on opisuje takie różne akcje, jakie miał, że tam wpadał, tutaj wiesz, czpali w ogóle, wiesz, w łeb kajdanki, w ogóle głosi mu tam, wiesz, Ewangelię, nie? Nie, baptysta. Ale baptysta, ale wiesz, kawał chłopa, taki murzyn, i on wiesz, normalnie jest pełen Ducha Świętego, i że on mówi, ja lubię tę ulicę, lubię, wiesz, nie? Mówię, tak, uważam, że on ma łagodnego ducha, osobiście. Rozumiesz? Ja tak uważam. To jest łagodny duch, a? Ten Pan łagodny, że tutaj widzimy w ogóle sprawiedliwy, zwycięski, łagodny. Czyli łaska, ona nam jakby wprowadza nas w osobę Boga. Sprawiedliwy, prawda? Zwycięski, łagodny. Czyli to jest ta formuła, że to jest ten silny Bóg, jednocześnie to jest Bóg, który jest absolutnie pozbawiony
jakiejkolwiek formy pretensji do nas. To jest tak niezrozumiałe przez wielu ludzi, którzy chodzą w duchach sierocych. Bo dla ludzi na przykład w kościele w ogóle ojcostwo to jest związane z tym, wiesz jak, że no, jak jest lider, powiedzmy to lider, to wiesz, no tak, słuchaj, usiądźmy, chcę ci coś wyjaśnić, ja bym ci coś powiedział, wiesz o co chodzi, no tylko chciałbym, żebyś nie obrazić twoich tutaj uczuć żadnych, wiesz o co chodzi, nie? I to się określa jako taką formę łagodnego przekazu. Wiecie, za tym wielokrotnie stoi potężna hipokryzja, za tym stoi w ogóle religia, za tym stoją humanistyczne rzeczy, rozumiesz? Rzecz jest prosta. Jeżeli coś jest godne gniewu, to się gniewamy, amen? Bo gniew to jest czysta, to jest prawidłowa reakcja na niesprawiedliwość. Jedyna zresztą. Tak? Jeśli jest nam smutno, to płaczemy. Jeśli jest, cieszymy się, jeśli wesoło, to się cieszymy. To czyste w ogóle zachowania sprawiedliwości, tak? Tutaj widzimy Boga, który taki właśnie jest. Widzimy Boga prawdziwego. A więc radość z tego, że Bóg jest sprawiedliwy, zwycięski i łagodny. Czyli w ogóle w łasce ja podnoszę swoje serce. Mówię, Panie Boże, ja dziękuję Ci, że Ty jesteś prawdziwy Ojciec. Łagodny, tak? Jednocześnie silny, zabezpieczający. W ogóle tak? Jak trzeba po prostu to postawić, to ten, który stawia mnie do pionu. W ogóle wiesz, nie? W ogóle wiesz, to dobry Bóg, nie? Ja nigdy, słuchajcie, nie powiem, tak, na mnie Bóg się nigdy nie wydarł. Ale ja też nigdy nie miałem takich rzeczy, że modlę się i na przykład wiesz, Arturze, chciałbym, żebyśmy porozmawiali. Wiesz, bo są takie sprawy w Twoim życiu, że jednak powinieneś o nich pomyśleć. Nie, ja nigdy tak nie miałem. Ja w ogóle modliłem się, mówię, Jezus, jestem otwarty w ogóle na Twoje słowa i w ogóle wiesz, słyszę, w ogóle nie bądź chamem dla żony, w ogóle weź się, ogarnij się. Wiesz. Ja mówię, mówię, Boże, przepraszam Cię. Rozumiesz? Prosta akcja, prosta reakcja. Prosta akcja, prosta reakcja. Kiedyś pamiętam, dzwoni do mnie taki jeden chrześcijański w ogóle muzyk i mówi do mnie tak. Artur, nakręcam nowy teledysk, ty byś zagrał w tym teledysku. Ja mówię, to nie jest problem dla mnie, już będę grał w teledysku. Mówię, człowieku, mogę grać w teledysku. Powiedziałem to mojej żonie. Moja żona przychodzi do mnie, mówi, mam słowo od Boga, mówi, nie będziesz grał w tym teledysku. Mówię, co ty będziesz mi mówiła, czy ja będę grał, czy nie będę grał. Słowo. Ja mam słowo od Boga, że będę grał. Moja żona nie dyskutuje, ona w ogóle, to prolog, wiesz, nie przekonywała, w ogóle poszła, w ogóle, modlę się wieczorem, w ogóle mówię, Panie Boże, mówię, już mnie mówię, powiedziała, mówię, nie będę grał, mówię, będę grał, bo mi powiedziałeś, że będę grał, i wiesz, i Bóg tutaj mówi, że ci nie powiedziałem jeszcze, ja mówię, no to z tym teledyskiem. Czy nie będziesz grał w teledysku, mówi Bóg, nie? Dobrze. Wziąłem telefon, dzwonił do niego, mówię, nie gram w teledysku. Jak to nie gram przez teledysku? Ja mówię, nie gram, bo Bóg mi powiedział, że nie będę grał w teledysku. Jak to ci Bóg powiedział, że masz nie grać w chrześcijańskim teledysku, nie? No mówię, no Bóg mi powiedział, no nie będziesz grał w teledysku. No co mi miał powiedzieć? Tak mi powiedział, no to nie będę grał. Rozumiesz? To jest Bóg w ogóle. To są Boże rzeczy. W ogóle powiedział w tym samym tonie, co moja żona. Przed mi powiedział. Rozumiesz? Rozumiesz? Bo to jest ten sam Bóg. To jest ten Bóg. Normalny Bóg. Tak? I tu to tak się w łasce funkcjonuje. To jest ta łaska i teraz ja tak sobie mogę żyć, ja tak mogę odbierać. Ja się z tego raduję, ja się cieszę. Okej, Boże, to ja tego chcę. 10 werset pokazuje zniszczenie zagrożeń wewnętrznych. Czyli łaska powoduje, że my mamy pewność, że jeżeli my tylko chcemy, aby nasze wewnętrzne zagrożenia, czyli wszelkiego rodzaju zaburzenia duszewne zostały rozwalone, to one będą rozwalone. Bo to 10 werset, człowieku, w 10 wersecie 9 rozdziału Księgi Zachariasza
jest pokazane, że zniszczenia zagrożeń wewnętrznych są dla Ciebie absolutnie możliwe pod łaską. Tak? Centralny werset 11. Odrodzenie duchowe skutkiem zawartego przymierza w krwi. Odrodzenie duchowe. Dlaczego następuje? Dlatego, że krew została przelana raz na zawsze. Temat zamknięty. Werset 12 pokazuje zachętę do życia w nowym duchu. Mówi, wejdźcie do twierdz, wejdźcie do twierdz. Chodźcie do wewnętrznego człowieka. Nie żyjcie w umyśle, nie żyjcie w emocjach. Zapraszam do twierdzy. Wejdźcie do twierdzy. Jaki skutek? Błogosławieństwo. Zobacz ten 12 werset. Wróćcie do twierdzy, wy więźniowie, którzy jeszcze macie nadzieję. Nadto dziś ogłaszam, w dwójnasób ci oddam. W dwójnasób. Kiedy my zaczynamy żyć wewnętrznym człowiekiem, kiedy kierujemy się w tamtą stronę, kiedy naszą duszę poddajemy wewnętrznemu człowiekowi, korzystamy w ten sposób z łaski, to my dochodzimy do miejsca, gdzie On mówi, w dwójnasób ci oddam. Potęga błogosławieństwa zaczyna płynąć w naszym życiu. Ludzie, zobaczcie, jeden krótki akt decyzji w Twoim życiu zgodny z prawdą Bożą niesie za sobą moc. Amen? Spójrz tylko na to. Jeden krótki akt decyzji zgodny z prawdą. Czy kiedykolwiek się nie udało? Mi się zawsze udawało. Zawsze, tylko dotknięcie takie, pyk, dziękuję, wewnętrznego człowieka. Uciekam do twierdzy, uciekam do twierdzy. Efekt w dwójnasób. Podwójnie. Tak? Podwójnie. Jest taki chłopak u nas w kościele, co założył sobie firmę i sobie zarabia. Inny do niego przyjechał i mówi, jeszcze no, parę lat do tyłu było, mówi do niego, z innego kościoła taki chłopak, mówi, słuchaj, słyszałem, że tak wiesz, no, założyłeś firmę, jak ty to zrobiłeś? Byś mi powiedział, bo ja też bym chciał od pana odebrać, jak firmę założyć. Tamten mówi, dobrze, ja ci pokażę. Wyszedł z nim na podwórko, taką ziemiankę tam miał, taką starą, co się kartofle trzyma. Mówi, chodź tutaj, tak. A ten mówi, gdzie? No do tej ziemianki chodź. A, jeszcze wcześniej mówi, załóż drelichy takie, takie spodnie drelichowe. Bo tamten tak fajnie ubrany, założył drelichy, a miał takie buty, takie duże z czubkami, takie ładne. No w tych drelichach to, mówi, po co drelichy? Dobra, chodź, ja ci pokażę, jak się firma zakłada. Wlazł z nim do tej człowieku ziemianki, a tej ziemiance człowieku taka menora żydowska wymalowana na ścianie złotą farbą i nic więcej. I tam ziemniaków, nic w ogóle, wiesz. I mówi do niego, klękaj. A ten mówi, ale jak klękaj? A on mówi, klękaj, co ci butów szkoda? Mówi, klękaj tutaj. Ukląkł z nim i mówi, tutaj firmę założyłem. Tutaj, to moja komora modlitewna. To jest moja komora modlitewna. Moja komora. Mówię, tu się firmę zakłada. Tutaj. Zobacz tutaj, to jest skierowanie do wewnątrz. Do wewnątrz. Do twierdzy, mówi, do twierdzy. W dwójnasób dostaniesz. Od 13 do 17 jest zapowiedź walk o utrzymanie wolności, jest zapowiedź zwycięstwa, jest zapowiedź nowej państwowości. Co to oznacza? To oznacza, że łaska, która jest ci dana, tak? Ona będzie notorycznie atakowana. A więc nie obejdzie się w twoim życiu bez obrony tego, co odebrałeś od Boga. Nie dlatego, że diabeł chce ci to odebrać. Absolutnie nie. Dlatego, że on boi się tego jak ognia. I wierci się, kiedy ty się poszerzasz w łasce. Czy ty rozumiesz, że twój rozwój w łasce powoduje
dramat u demonów. One się boją tego. One się boją. I one zaczynają się wiercić. I one zaczynają walczyć o teren, który jest odbierany przez ciebie. I co te wersety pokazują? Że nie obejdzie się bez walki, ale na 100% będziesz zwyciężał. W łasce pokonasz największą przeciwność. Rozwalisz największą formację demoniczną. Nie ma takiej opcji, żebyś mógł przegrać. Dlaczego? Bo ty startujesz z miejsca, które już jest sukcesem. Chcę, żebyś zaczął doceniać łaskę. Doceniać ją. To jest za cenę krwi. To jest zapieczętowana sprawa. Ta rzecz jest absolutnie pewna. Ona tak jest obrysowana. Ja chciałbym zostawić to na dzisiaj. Polecimy jutro dalej z tym. Chciałbym, żebyście te rzeczy, o których mówiliśmy dzisiaj, zaczęli sobie głęboko rozważać. Chciałbym też prosić was, żebyście sobie wzięli z internetu, czy też kupili płytę, ci z was, którzy tego nie mają, z łaski przez wiarę. Cały cykl nauczań z łaski przez wiarę. I żebyście te rzeczy studiowali sobie w czasie, kiedy będą wakacje. To jest wszystko ponagrywane, to można na płycie sobie kupić u nas w sklepie jozue.pl czy też w kościele, jak tam będziecie w Warszawie. Kosztuje chyba nawet, nie wiem, 4 zł ta płyta, więc plus koszt wysyłki. Chociaż w sklepie są droższe. W sklepie to tam mają drożej. Natomiast w kościele jest po 4 zł. Ale te rzeczy, które wam dzisiaj powiedziałem na temat łaski, żebyście zaczęli jakby bardzo silnie rozważać. Ja jutro jeszcze pociągnę temat, bo chcę, żebyśmy jeszcze mogli głębiej tego dotknąć. Natomiast pamiętajcie, że to, co robimy teraz, jest budowaniem fundamentu pod funkcjonowanie wiary w twoim życiu. Musisz być absolutnie pewny, że łaska ciebie zabezpiecza od A do Z, że nigdy się nie kończy, że jest absolutnie silna, absolutnie zwycięska, że nie możesz jej utracić, że ona jest w zasadzie, łaska jest nieśmiertelna w twoim życiu i posiada potencjał, którego nic nie posiada. Nic nie posiada potencjału takiego jak łaska. I że jest czymś, co na stałe zaspokaja cię. Posłuchajcie, szereg nauczań z cyklu przyjdź, Panie Jezu, dotknij mnie, objaw mi się. Rozumiesz? Jest wycinkowym systemem życia. Ludzie biegają za szeregiem różnych manifestacji. Wiecie, my przeróżne rzeczy widzieliśmy i przeróżne rzeczy doświadczaliśmy. Ale jeżeli grunt jest zbudowany, tak, to czy złoto z nieba się sypie, czy nie sypie, ty zwyciężasz. Czy zęby rosną, czy nie rosną, ty zwyciężasz. Rozumiesz? Czy diamenty znajdujesz, czy nie znajdujesz, ty zwyciężasz. Rozumiesz? Czy doświadczasz fizycznie czegoś, czy nie, ty zwyciężasz. Nic ci się nie może stać. Ludzie, ja nigdy w życiu nie czułem się tak bezpieczny jak teraz. W ogóle tak bezpieczny. Ja naprawdę czuję się świetnie w każdej sytuacji, w ogóle bardzo się czuję bezpiecznie, w każdej konfiguracji. Rozumiecie? Dlaczego? Bo ja wiem, że ja funkcjonuję w łasce. To jest w ogóle jakby nie do zniszczenia produkt.
musicie te rzeczy w sobie ułożyć.